Ludowi, który nauczał się oddawać mi chwałę i przestrzegać moje prawo, mogłem i musiałem objawić prawdę o istocie prawa, którą jest sprawiedliwość. Kiedy będziecie zakładali jakąś partię polityczną, ale to sobie tytuł ten przypisuje, bo kiedyś przyjdzie czas, że będziemy musieli przejąć władzę, bo inaczej demokratycznie nic nie osiągniemy. Jesteśmy drzemiący rycerze. Połowę narodu nic nie robi, nie głosuje. Resztę się kłóci. Więc kiedy powstanie partia Chrystusa Króla, ona będzie się nazywała Miłość i Sprawiedliwość. Wszystkie inne połączone z ostatnim członem jest to wielkie kłamstwo i oszukiwanie. Uwierzyliście w zakłamanie. Miłość i sprawiedliwość. Pod takim sztandarem powinno iść nowe pokolenie polskich polityków, aby uratować Polskę, uratować najpierw Boga w ojczyźnie, nie gospodarkę, Boga, a dopiero później wszystko będzie inne dane. Macie problem, kogo wybierać, więc patrzcie na ich program, który z nich pierwszy mówi o Bogu. Jeśli nie ma na pierwszym punkcie Boga, nie głosować na nich. Przejrzyjcie.